Cześć, witajcie na kanale Podskarbnica. Znów, ponieważ jest godzina 16 i właśnie zamierzałam usiąść do montażu tego filmu z nadzieją, że on na dzisiaj wleci, ale okazało się, że chyba go usunęłam. Ja już dzisiaj się nagrywałam i właśnie zrzuciłam sobie dźwięk i miałam po prostu montować to wszystko razem do kupy i się okazało, że nie mam wideo, mam tylko dźwięk, więc nagrywam go jeszcze raz już na tym kablu bez tego przerzucania dźwiękiem. Jest szansa, że jeszcze na dzisiaj, czyli w środę, wskoczy ten film, mam nadzieję, najwidoczniej, najprawdopodobniej w nocy, ale powinien wskoczyć. Także już nie przedłużam. Możliwe, że widać zmiany na mojej głowie, ponieważ wczoraj miałam lekki kryzys egzystencjalny i rozjaśniłam niektóre pasma włosów, ale jakby zostawmy już ten temat. Nie o tym dzisiaj, także tak, nie udało mi się przeczytać inaczej. Nagrywam dzisiaj Maastricht TBR na kwiecień i nie udało mi się w marcu przeczytać wszystkiego, co bym chciała. Głównie dlatego, że czytałam po prostu inne książki, no ale trudno. I jakby aktualnie jestem w trakcie Płonącego Boga, jestem w połowie i to tylko właściwie dlatego ją tak długo czytam, ponieważ wzięłam się za inne książki, które dostałam do recenzji, dlatego tą po prostu odstawiłam, bo powiem Wam szczerze, że dosyć szybko się to czyta, ale o tym oczywiście będę opowiadała w podsumowaniu miesiąca, jak już ją skończę. Natomiast czytam teraz inną książkę, która ma dosyć małe literki i jakoś bardzo powoli ją czytam. Chciałam tamtą przeczytać, myślałam, że ją przeczytam w 2 dni, a tu już jest kolejny dzień, jak ja ją czytam i jestem dopiero w połowie i chciałam, wiecie, przeczytać szybko tamtą i wrócić do tej, a po prostu jakoś wolno mi się ją czyta. No ale tak, więc jakby Płonący Bóg, czyli zakończenie serii, zostaje z nami, zostaje ze mną Miasto Cieni, czyli książka pożyczona od siostrzenicy, bo w ogóle jej nie ruszyłam i kolejna, której nie ruszyłam, to Strażnik od Pauliny Händel i to jest książka wypożyczona z biblioteki. Miałam ją dosłownie do dzisiaj i poszłam dzisiaj do biblioteki ją przedłużyć, no bo nie zdążyłam, nawet jej nie otworzyłam. Także te trzy książki zostają, te książki zostają jeszcze z poprzedniego miesiąca ze mną i wybrałam tylko 4 nowe, w związku właśnie z tym, że nie przeczytałam do końca tych 3, przeczytałam pozostałe, no ale tych niestety nie, w związku z czym nie wybrałam znowu nie wiadomo ile tych książek, tym bardziej, że zaczęłam mieć współpracę z wydawnictwami i jakby będę miała kolejne książki, które muszę przeczytać w miarę krótkim czasie, także wybrałam 4, będę się starała, żebym miała zawsze co 5, może co 6, po 5, po 6 tych książek, ale no w związku z tym, że nie przeczytałam wszystkiego w marcu, nie brałam na siebie nie wiadomo czego, ani nie wiadomo ile. Natomiast pierwszą i jednocześnie najtrudniejszą książką, którą sobie wybrałam, są Dziwne losy Jane Eyre od Charlotte Bronte. Po pierwsze, mam tą książkę na TBR-ze takim życiowym, ogólnym, już od naprawdę paru ładnych lat. To jest to wydanie nowe, które sobie kupiłam od MG, mówiłam o tym ostatnio w Book Haulu. Z tego co wiem, te wydania nowe są pełne, ale ręki sobie uciąć nie dam i mówię o tym dlatego, że tam dostałam parę razy komentarz pod poprzednim filmem, że właśnie MG zasłynęło swego czasu z tego niewydawania porządnie klasyków, czyli jakby takich wydawania krótkich, krótszych wersji i tak dalej. No i z tego co wiem, to te są pełne. No ale jakby już bez względu na to wydanie po prostu chcę przeczytać tę historię, głównie dlatego, że ostatnio wszędzie o niej słyszę. Jakby czytam innego rodzaju książki i po prostu wszędzie są odnośniki do Jane Eyre, a ja nie znam tej historii. Domyślam się mniej więcej, jakie tutaj jakie mogą być tutaj szlaki, tak, którędy pójdziemy, no ale ja kompletnie nie wiem nic o tej historii, także myślę, że to jest najlepszy moment, no i jakby w poprzednim miesiącu tą najtrudniejszą książką, jaką sobie wybrałam, był właśnie ten Płonący Bóg, głównie ze względu na wielkość tej książki. No i tutaj sobie wybieram Charlotte Bronte. Literki nie są jakieś tragicznie małe, są takie względnie ok, także jest szansa, że nie będę jakoś tego długo czytała. Natomiast jakby cały czas się zastanawiam, czy zostawić ją sobie jako ostatnią, przeczytać to wszystko, co bym chciała przeczytać i tą zostawić jako na koniec, czy żeby na pewno tą przeczytać ją jako pierwszą, ale liczyć się z tym, że w związku z tym, że wezmę się najpierw za nią, przeczytam mniej książek w miesiącu, bo myślę, że taka może być sytuacja, jeśli wezmę się za ciężką książkę, a to będzie dla mnie ciężka książka, no bo to jest klasyka, to nie będzie książka, przy której ja po prostu usiądę pod kocem z rumieńcami na twarzy i będę czytała, aż po prostu nie skończę książki, to na pewno nie będzie tego typu książka dla mnie, więc no będzie w jakimś tam stopniu wymagała ode mnie czegoś więcej.
No i po prostu boję się, że jak sięgnę po tą, to nie przeczytam tych pozostałych, a z drugiej strony się boję, że nie zdążę jej przeczytać, a bardzo bym nie chciała nie przeczytać jej w kwietniu. Chcę ją przeczytać w kwietniu i po prostu muszę się za to wziąć. Także pierwsza książka, którą sobie wybrałam, to są Dziwne losy Jane Eyre. Następna książka to jest książka, którą ja już kupiłam dosyć dawno temu na stronie Sikwanonu, ponieważ cała ta trylogia, to jest pierwszy tom trylogii, była po 30 zł. Tom był za 10 coś, więc ja się nie mogłam oprzeć i je kupiłam. No i to jest piąta pora roku właśnie. I o tej książce już swego czasu było głośno. I potem po prostu chyba wszyscy o niej zapomnieli. I z tego, co ja wiem, to ona raczej nie ma bardzo pozytywnych opinii w tym kraju, ale za granicą widziałam, że niektórzy ludzie się naprawdę zachwycają tą serią i twierdzą, że jest niedoceniona. Także stwierdziłam, że właśnie to będzie ta seria, którą, wiecie, jakby ta moja kategoria na zasadzie rozpocznij nową serię, także to będzie ta. No jestem jej ciekawa, powiem Wam szczerze, że jestem ciekawa. Po pierwsze, piąta pora roku, sam tytuł mnie ciekawi. Po drugie, to jest trylogia Pękniętej Ziemi. To też jest, no powiem Wam, dla mnie to już jest takie zdanie, które, wiecie, trylogia Pękniętej Ziemi, jakoś do mnie to trafia. Tu jest dedykacja dla wszystkich zmuszonych walczyć o szacunek, który innym jest okazywany bez pytania. Jakoś tak ciągnie mnie, strasznie mnie ciągnie do tej historii, tym bardziej, że z tego co wiem, to ma być jakaś osobliwość, tu ma być coś dziwnego i mnie takie rzeczy kręcą, więc jest szansa, że mi się spodoba. Mam dosyć spore oczekiwania, ja nie mam zielonego pojęcia, o czym to jest, jakby możliwe, że już ogarnęliście, jak ktoś tu ze mną dłużej jest, że ja po prostu na ogół nie sprawdzam, o czym są książki, po prostu je biorę i czytam. Także nie wiem, o czym to jest. Mam jakieś tam, wiecie, no piąta pora roku, coś tam się można domyślać, że to możliwe, że jest jakaś apokalipsa, może jakaś dystopia, może coś w tym stylu, nie wiem. No jestem naprawdę bardzo zaciekawiona tą książką, nawet nie czytam tej informacji z tyłu, po prostu chcę ją wziąć i ją przeczytać i mam szczerą nadzieję, że się za to zabiorę i też widzę, że tu ojojo, jest bardzo dużo tekstu na stronie. Bardzo dużo tekstu, tu prawie w ogóle nie ma przerw, ale literki są, no nie są takie duże jak w tych poprzednich książkach, są mniejsze. Także też może się to wolniej czytać. Zobaczymy, zobaczymy. Kolejną książką, czyli przedostatnią, jest Miasto z mgły i to są opowiadania Zafona. O tej książce też mówiłam Wam w ostatnim book haulu i nie okłamuję Was ani siebie, wybrałam tą książkę ze względu na jej długość. Jakby no, w związku z tym moim opóźnieniem marcowym stwierdziłam, że muszę sięgnąć po coś, co jest po prostu cienkie i ma największą szansę na to, że to przeczytam w miarę szybkim czasie. No i tutaj generalnie są dosyć spore literki i tak dalej, no i to są opowiadania, a wiecie jak jest z opowiadaniami, można czytać sobie na przykład jedno na dzień i w ten sposób też zawsze idziemy trochę do przodu. Z tego co wiem, ale też sobie ręki nie dam uciąć, to nie spoileruję poprzednich książek. Natomiast jak czytałam Cień Wiatru, a czytałam dopiero Cień Wiatru, nie czytałam pozostałych trzech książek, już od pierwszego rozdziału udało się czuć taki mrok, taką ciężkość tamtej powieści i oczywiście trzeba znać całość, żeby ten cały klimat i hype na tą książkę zrozumieć, natomiast no, klimat, no ten mrok, taką tajemniczość, zagadkowość i tak dalej dało się wyczuć już po pierwszym rozdziale, przynajmniej w moim przypadku. Także liczę, że po prostu mniej więcej podobny klimat znajdę tutaj w tych opowiadaniach i to jest książka wydana już pośmiertnie. Także też jestem, no jestem jej ciekawa po prostu. Także no mówię, ze względu na jej długość i ze względu na to, że jestem ciekawa tego mroku, który tu prawdopodobnie znajdę, wybrałam Miasto z mgły. I ostatnią książką, którą wybrałam, jest po prostu kontynuacja serii, którą zaczęłam w poprzednim miesiącu, czyli Zgromadzenie Cieni, czyli tom drugi Mroczniejszego Odcienia Magii. Ja tą pierwszy czytałam też tak trochę, powiem Wam szczerze, że na siłę. Wybrałam go sobie też do tego TBR-u i jak zaczęłam tą książkę, to pierwsze 80 stron mnie w ogóle nie wciągało. Później mnie wciągnęło, potem się znowu męczyłam i czekałam, aż się skończy, a ona była o wiele cieńsza niż ta. Trochę ją pozaznaczałam, o tym też będę wszystko mówiła w podsumowaniu marca, czyli w następnym filmie. Natomiast jak już skończyłam tą książkę czytać, to cały czas myślałam o tym, że chciałabym wrócić do tych bohaterów. Nie wiem, o co tutaj chodzi, bo naprawdę jak czytałam tą książkę, to nie byłam nią zachwycona. Było dużo fajnych rzeczy i tak dalej. Miałam wrażenie, że ta książka miała potencjał, ale ja się w niej nie zakochałam. Jakby, no rozumiecie, mam wrażenie, że to jest dobra książka, ale nie zakochałam się w niej, nie wpadłam po uszy.
Natomiast jak skończyłam ją czytać, to cały czas o niej myślałam i myślałam o tym, że chcę wrócić do tych bohaterów. Także stwierdziłam, że nie będę się odciągać, tylko po prostu sięgam po tom drugi. Możliwe, że w tomie drugim znajdę coś, czego nie widziałam w tomie pierwszym. No i jakby też się trochę boję, że jak ją, wiecie, jak nie sięgnę po nią teraz, to jej po prostu nie przeczytam przez nie wiadomo ile, a nie chcę rozwlekać tej serii na znowu nie wiadomo ile lat. Także no, tom drugi to jest ostatnia książka, którą sobie wybieram w tym TBR-ze. No i tak, dzisiaj będzie mały, krótki, znowu zwiewny filmik. Wybaczcie, że znowu na tych słuchawkach, ale liczę na to, że on jeszcze dzisiaj w środę wejdzie. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że właśnie co mówiłam w tym filmie, który nagrywałam dzisiaj rano, którego niestety nie ma, jakby pozwalam sobie wyjść sama poza te strefy, które sobie, wiecie, narzuciłam na samym początku, że filmy mają być we wtorki i w piątki, dlatego że strasznie mnie to stresowało i często po prostu nie byłam w stanie faktycznie na ten wtorek czy na ten piątek, na tą 18 tego filmu wrzucić. I no, stresowało mnie do tego stopnia, że potrafiłam momentami nie nagrać filmu, tylko dlatego, że wiedziałam, że nie zdążę i po prostu nagrać na następny tydzień, więc odchodzę już od tego, nie będę już tam się stresowała w ten sposób. Będę się starała nagrywać dwa filmy, minimalnie jeden, ale raczej dwa filmy w tygodniu, już o tym mówię ostatnio od kilku paru filmów, natomiast nie będę się utrzymała tego, wiecie, tego schematu, który sobie utworzyłam. Tak jak widzicie dzisiaj, mam nadzieję, że widzicie to dzisiaj w środę, ten film wrzucam, a nie we wtorek i następny pojawi się jakoś w weekend. Nie jestem Wam w stanie powiedzieć dokładnie, który dzień na ten moment, ale następny film to będzie podsumowanie marca i prawdopodobnie będę go nagrywała w piątek, bo w piątek jest 1 kwietnia, więc prawdopodobnie go będę nagrywała w piątek, więc jakoś w sobotę, w niedzielę się ten film pojawi. Także tak, powtarzam już po raz to kolejny, że przede wszystkim na co dzień można mnie znaleźć na TikToku, chociaż oczywiście tutaj też odpowiadam na komentarze, jak najbardziej można je pisać. No i oczywiście tam, na TikToku, w związku z tym, że za chwilę tam wleci 10 tysięcy obserwujących, może nie za taką chwilę, bo tam jeszcze 400 osób brakuje, ale to w takim tempie tam rośnie, że to naprawdę z 2 tygodnie pewnie i będzie te 10 tysięcy, także wow w ogóle. Wow, po prostu wow. Także no, w związku z tym, że tam mam w tym momencie większą publiczność, tam też moje skupienie jest większe, natomiast ja nie rezygnuję z YouTube'a, absolutnie nie. Ta forma nagrywania siebie dla Was po prostu sprawia mi więcej, daje mi więcej przestrzeni, ja mogę więcej powiedzieć, mam więcej czasu, jakby nie mam żadnych sztywnych ram i tak dalej. Tam po prostu, wiecie, jest to wszystko określone. No, a tutaj mam też wrażenie, że na YouTubie oglądamy kogoś taką większą, wiecie, przynajmniej ja tak mam, że jeśli oglądam kogoś kanał na YouTubie, to dlatego, że bardziej ciągnie mnie do tej osoby, jakby takie może trochę większe uznanie niż na TikToku. Nie wiem, nieważne, nie będę już tego komentować. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się w następnym filmie, czyli w podsumowaniu marca.